Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zwierzę futerkowe, a mianowicie królik. Piękny, gruby, włochaty, z idealnym, pięknym futerkiem. Chowany był tenże osobnik w takim, wiecie, wielkim kojcu, bo kupiłem go od przydomowego hodowcy. Ten królik był bardzo szczęśliwy. Oczywiście do momentu, kiedy nie złożyłem zamówienia. No ale tą sprawę pomijajmy. Królik ma bardzo pyszne, bardzo zdrowe, bardzo chude i bardzo delikatne mięso. Nie rozumiem, dlaczego tak zniknął praktycznie z naszych stołów, bo kiedyś królik był bardzo popularny. Pamiętam, jak byłem małym takim gówniakiem, słuchajcie, zawsze w domu była taka, wiecie, drewniana klatka i hodowaliśmy króliki. Zawsze tam było 10-15 sztuk i bardzo często królika jedliśmy. No i dzisiaj tak postanowiłem przygotować, przypomnieć wszystkim, że królik na polskim stole był bardzo popularny i myślę, że wróci do łask. No chyba, że wszystkie futerkowe każą wybić, ale w to ja się nie mieszam. Jestem tylko zwykłym, skromnym kucharzem i uwielbiam króliki. Dobra, co najpierw musimy zrobić? Ano jego poporcjować. A sztuka, zobaczcie, taka. Ona miała prawie 2,5 kilo. Sztuka, to znaczy ten królik. I teraz tak, odetniemy mu tylny napęd. O. Robimy podobnie jak z kurczakiem i mięso również ma smak podobny do kurczaka. W bardzo prosty sposób go dzisiaj przygotuję. Będzie duszony w śmietanie. O, i pierwszy tylny napęd jest wycięty. Teraz drugi. Robimy tak samo. Czynność bardzo prosta, nie wymaga od nas jakichś, wiecie, umiejętności wielkich, rzeźnickich. Wystarczy poodcinać. O, i drugi tylny napęd też jest wycięty. Tutaj mamy łaty. O, to takie o, tu z tłuszczykiem. Zobaczcie, jaki on był tłusty. Teraz jesienią króliki są takie, wiecie, tłuściutkie, pyszniutkie. O, nie mogę się doczekać, kiedy go będę już próbował. Tutaj mamy cumber, to znaczy schabik. No i przedni napęd, który nie jest połączony żadną kością z korpusem. Po prostu na samych mięśniach. I również wycinamy. Zobaczcie, jaki on musiał być tłuściutki. Tutaj tłuszczyk wszędzie poprzerastany. To jest to, co jest najlepsze w króliku. Oczywiście nie będę tu rzucał, wiecie, fachowymi nazwami, jak to skoki, korpusy, łaty, cumbry, wiecie. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby królik był zrobiony w jak najbardziej pyszny sposób. I teraz tak. Tu odetniemy cumber, korpusik. Ale zrobimy to w ten sposób. Nacinamy łaty, bo wtedy łatwiej zobaczyć, gdzie korpus się zaczyna, a gdzie kończy się cumber. Tego tłuszczyku oczywiście również nie będziemy wyrzucać. Ja jego wrzucę do gara. Niech to się razem wytapia. O, i mamy, widzicie, tak odcięte. I tutaj, w tym miejscu przełamujemy. I odcinamy. I gotowe. I tu mamy korpus. A tu mamy cumber. Końcówkę ogona również odłamuję i odcinam. I gotowe. I tutaj mam piękny cumber. O, zobaczcie, jaki jest tłuściutki. Ło, nie mogę się doczekać, ale ja jego jeszcze przekroję na dwie części. W połowie. O, i gotowe. Odcinam teraz łaty.
w jaki sposób się zabija i sprawia króliki, opowiadał wam, nie będę. Robiłem to oczywiście również sam. Mam wprawę, jak byłem mały, to bardzo często to robiłem. Kiedyś może nagram filmik i pokażę. I teraz pokroję korpus, na którym nie ma zbyt dużo mięsa, ale coś tam poobgryzać można. Na takim korpusie fajny wychodzi chudy rosół. Uwierzcie mi, bardzo pyszny. Dobra, to królika mamy poporcjowanego. Teraz musimy dobrze nagrzać garnek. Ja mam garnek żeliwny, bo jest grube dno, grube ścianki. Fajnie będzie łapał temperaturę. Teraz królika musimy przyprawić. Przyprawimy go na razie tylko solą i pieprzem. I oczywiście pieprz roztarty w moździerzu. Jest najbardziej aromatyczny. I dobrze nacieramy. Następnie do gara wrzucam 2 łyżki smalcu, bo obsmażał będę na smalcu. Smalec oczywiście domowy, jakżeby inaczej, innego nie używam. I wrzucam pokrojone łaty z tłuszczykiem. Niech się wytapia. Zaraz to wyjmiemy. Łaty są, wiecie, twarde. One się nadają bardziej do długiego gotowania, do rosołu, do jakiejś zupy jako dodatek, bo tak, żeby usmażyć i jeść to tak nie bardzo. Zanim królika wrzucę na rozgrzany tłuszcz, należy go obtoczyć dobrze w mące. Wtedy mięso się fajnie i szybko zamknie, a później sos będzie po prostu zawiesisty. Tłuszcz z łat wysmażony, więc wykładamy to z garnka. Później oczywiście to wróci z powrotem. Królika będę obsmażał również po kolei, pomalutku, na 2 razy. Dobra, pierwsza część mięsa jest w garnku. Obsmażymy dobrze i za chwileczkę wyjmiemy i obsmażymy następną porcję. Pierwsza porcja królika zrumieniona, więc wykładamy do naczynia. Pięknie wygląda, prawda? To są same rarytasy, uwierzcie mi. Królik jest mega smaczny. I teraz kolejną porcję obtaczamy w mące i obsmażamy intensywnie w dobrze nagrzanym tłuszczu. Zmniejszam trochę płomień i wrzucam pokrojoną tylko na kawałki cebulę. Kroję teraz 2 marchewki i 1 pietruszkę. Kolejną rzeczą są przyprawy, a mianowicie dodaję rozmaryn, 2 laurowe liście, 2 ząbki czosnku i kilka ziaren ziela angielskiego. Wlewam trochę białego wina. Sama dobroć, a jaki aromat, o! Nawet sobie nie wyobrażacie, jak to pachnie pięknie. Zobaczcie, jaki wytworzył się sos.
No i teraz mogę wrzucić wątróbkę. Niech się gotuje, bo nic się nie może w króliku zmarnować. Mogę wlać bulion. Myślę, że tyle będzie w sam raz. Przykrywam i tak będę dusił około 1,5 godziny. Mój królik jest już idealnie miękki, więc teraz musimy wlać śmietanę. Śmietanę używam tej takiej, wiecie, 30, bo z kwaśną różnie to bywa. Przykryję i poruszam, żeby śmietana dobrze się rozeszła. Teraz będę dusił około 15 minut. Tak bez przykrycia. Chodzi o to, żeby sos mi się idealnie zredukował. Takiego królika najlepiej podawać z gniecionymi ziemniakami i czerwonymi buraczkami. Ja będę próbował teraz samego. I polejemy delikatnie sosem. Sos, jak widzicie, nie jest zbyt gęsty, bo nie lubię takich, wiecie, bardzo gęstych, mącznych, zawiesistych sosów. Ja lubię, jak sos jest właśnie taki delikatny. Po prostu pychota. Spójrzcie. Po prostu rewelacja. Jakie białe, soczyste, delikatne mięso. Połączone z sosem. Po prostu bajka. A ja już się dzisiaj z wami żegnam i zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuję was, kiedy wrzucę film. No i żegnam smacznego. Te ostatnio modne przysłowie jest: jesteśmy tym, czym jemy. No królik je zielsko i trochę ziarna, więc myślę, że wegetarianie nie będą mieli nic przeciwko temu.